Trzy interwencje podjęły w czwartek wodne patrole pracujące na jeziorze Wigry. Policjanci z Suwalskiej Komendy Miejskiej Policji wraz z ratownikiem wodnym i strażakiem sprawujący służbę podczas patrolu na wodach jeziora zauważyli kajak z dwiema osobami. Okazało się, że płynęli nim ojciec z synem. Mężczyzna próbował dotrzeć do brzegu jeszcze przed gwałtowną burzą, ale wysoka fala uniemożliwiła mu bezpieczny powrót. Jak informuje policja, ratownicy zabrali pasażerów kajaka na pokład łodzi i odwieźli na brzeg. Druga interwencja dotyczyła osób, które postanowiły wypłynąć z przystani rowerem wodnym. Wycieczka mogła skończyć się tragicznie, bo mężczyzna z wnukami nie był w stanie wrócić do brzegu. Silny wiatr i wysoka fala skutecznie to uniemożliwiała. Ostatnia interwencja dotyczyła małej łodzi żaglowej. Niewielka jednostka z mężczyzną na pokładzie na skutek silnego podmuchu wiatru niebezpiecznie się przechyliła, po czym doszło do wywrotki. Żeglarz nie miał dostatecznie dużo sił, by samodzielnie ją odwrócić. Ratownicy pomogli. Mężczyzna trafił na brzeg, łódka została postawiona i odholowana w bezpieczne miejsce. Na szczęście tym razem wszystkie zdarzenia zakończyły się dobrze, ale policja apeluje do osób korzystających z wód. Przed wypłynięciem sprawdźcie pogodę. Nie tylko Wigry. Żadne jezioro nie wybacza takiego pozornie drobnego zaniedbania.